Witajcie w kolejnym odcinku, gdzie dzisiaj skupimy się na legendarnym samochodzie, który zasługuje na miejsce w panteonie motoryzacyjnych klasyków. Przedstawiamy Wam BMW E30 318i. BMW E30 to druga generacja serii 3, która zadebiutowała w 1982 roku. Ta ikona motoryzacji jest uważana za jeden z najbardziej wpływowych samochodów swojego czasu, mając ogromny wpływ na to, jak dzisiaj postrzegamy samochody klasy średniej. Produkcja BMW E30 rozpoczęła się w 1982 roku, zastępując poprzedni model E21. Pierwsze wersje napędzane były silnikami M10, które początkowo dostępne były w odmianach 316 1,8 litra i 318 1,8 litra z wtryskiem paliwa. Z biegiem czasu BMW wprowadziło większe zmiany w gamie silnikowej. W 1987 roku E30 zaczęło być oferowane z silnikiem M40, który zastąpił dotychczasowy M10. Nasz bohater 318i także otrzymał ten silnik. M40 przyniósł ze sobą nowoczesność. Był to pierwszy silnik BMW z jednopunktowym wtryskiem paliwa. Ale to nie tylko silniki tworzyły historię E30. W 1985 roku na rynek trafiła wersja M3, prawdziwa legenda, która zdominowała wyścigi samochodowe w swojej klasie. Wersja ta była napędzana czterocylindrowym silnikiem S14 o mocy do 238 koni mechanicznych. To M3 posiadało również różne bardziej hardkorowe wersje, takie jak BMW M3 Evolution 2, które dzisiaj w 2023 roku osiąga kwoty 1 000 000 złotych na aukcjach zagranicznych. W 1987 roku BMW E30 przeszło lifting. Zmieniono nieco wygląd zewnętrzny, wprowadzając m.in. większe zderzaki i nowe tylne światła. Wnętrze także zostało odświeżone, a w ofercie pojawiły się nowe wersje wyposażenia. Jedną z najważniejszych zmian było wprowadzenie w 1986 roku wersji z napędem na 4 koła 325iX. Był to pierwszy seryjnie produkowany samochód BMW z napędem 4x4, który zapewniał lepszą przyczepność w trudnych warunkach. E30 to nie tylko sedan. Na przestrzeni lat produkcji BMW wprowadziło także wersje coupé, kabriolet i touring. Ten ostatni był pierwszym kombi w historii marki. BMW E30 zakończyło swoją produkcję w 1994 roku, zastąpione przez model E36. Ale mimo to kult tego samochodu nigdy nie zanikł. Do dziś E30 jest ceniony za swoją niezawodność, klasyczny design i wyjątkowe właściwości jazdy. Te samochody, zwłaszcza wersje M3, stały się prawdziwymi klasykami i są gorąco poszukiwane przez kolekcjonerów i entuzjastów motoryzacji na całym świecie. Nasz bohater 318i, mimo że nie jest tak spektakularny jak M3, jest doskonałym przykładem tego, co BMW E30 oferowało. Solidne wykonanie, niezawodność i przyjemność z jazdy. Nasz egzemplarz wyróżnia się również dobrym utrzymaniem, niskim przebiegiem, bez jakiejkolwiek renowacji. Na koniec warto wspomnieć, że BMW E30 jest symbolem ery, w której motoryzacja była nieco prostsza, ale nie mniej fascynująca. W erze przed elektroniką, gdzie mechanika była królową, a relacja między kierowcą a samochodem była bezpośrednia. Dziękujemy, że dołączyliście do nas w tej podróży przez historię BMW E30.
Czy jesteście fanami tego modelu? Czekamy na Wasze komentarze. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeżeli film Wam się spodobał. I subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia w następnym odcinku.